Pierwszy dzień, jak widać było, zdominowały nam kwestie związane z tematem spółdzielczości. W którym kierunku spółdzielczość mleczarska powinna podążać? Czy wymagane są zmiany w tym zakresie? I jak słychać było, to pewnie gdzieś tam ta reforma branży spółdzielczej i spółdzielczości mleczarskiej powinna powoli postępować. Kolejnym bardzo ważnym tematem i ten temat, który zauważany był przez wszystkich uczestników tego panelu, to kwestia związana z regulacją, jeżeli chodzi o sieci handlowe. No zdecydowanie temat ten rozbudzał dość duże emocje i wszyscy przedstawiciele branży mleczarskiej z całej Unii Europejskiej podkreślali, że mają podobne problemy, jeżeli chodzi o dominację sieci handlowych i próbę jakby decydowania o cenach mleka i wpływania na to, jak powinna wyglądać ta branża mleczarska. Wydaje mi się, że rozwiązanie, które zostały zaproponowane tutaj przez inne kraje, powinny być wdrażane. Cały czas dyskutujemy o tym, czy to powinny być dobrowolne rozwiązania, czy to powinny być rozwiązania ustawowe i jak było widać i słychać, zdecydowanie powinniśmy podążać w kierunku jednak legislacji ustawowego rozwiązania tej kwestii. Patrząc na to, w jaki sposób Unia Europejska dofinansowywać chce promowanie mleka i produktów mlecznych, jest kierunek podjęty przez Polskę jakiś czas temu, czyli organizowanie dużych kampanii promocyjno-informacyjnych ukierunkowanych przede wszystkim na młodzież, to dobry kierunek, natomiast warto też jakby to, o czym dzisiaj podkreślali podczas tego panelu dyskusyjnego członkowie, uczestnicy tegoż panelu, warto otwierać się na kraje trzecie, warto promować naszą unijną tradycję, jeżeli chodzi o spożycie mleka, jeżeli chodzi o produkcję doskonałych unijnych produktów mleczarskich i w tym kierunku Unia widać, że wspierać będzie najmocniej.